został ogłoszony dzisiaj o godzinie 12. Woda, poziom stanu alarmowego to jest 2 metry. Został przekroczony o 10 cm, ale w ostatniej chwili mam wiadomość, że spadło o 5, także jest to jakby dobry sygnał w tym kierunku, że może nas ominie problem podtopień ze strony rzeki Kamiennej, ale gwarancji nie ma. Musimy mieć pewność, że ustaną deszcze w Karkonoszach i na Izerach. Na podstawie tego mojego objazdu z godziny 12, jak wracałem, w Burzyńcu mamy tylko w jednym miejscu na Małej Kamiennej podtopienie, ale powiedziano mi, że jest to łąka, woda wraca z tej łąki, jakieś takie 300 metrów jedną stroną rzeka wypływa i wraca na wysokości hotelowca, tak zwanych hotelowców Huty Szkła. Na razie nie ma zalanych mieszkańców, natomiast w dniu wczorajszym wody, który ten gwałtowny opad miał miejsce, zostały w Burzyńcu, mamy zgłoszenie, podtopione pomieszczenia gospodarcze na ulicy Cichej.